Długo wyczekiwane nowe targowisko w Skarszewach już otwarte. Obok dawnego dworca PKP można było zobaczyć stoiska m.in. z regionalną żywnością, rękodziełami, biżuterią czy pamiątkami. Wcześniej była tutaj ubita ziemia, był tłuczeń, padał deszcz na głowę. Było to zupełnie inne miejsce. Dzisiaj widać, że nawet pod kątem pewnej takiej stylistyki możemy być dumni z tego projektu, świetnie przygotowanego i naprawdę bardzo na niesamowicie wysokim poziomie wykonanego. Dofinansowanie unijne około 1 000 000 zł, koszt inwestycji około 2,6 miliona złotych, 40 stanowisk, bardzo nowoczesne miejsce, oświetlenie, odpowiednie utwardzenie terenu, podział na wiaty dla handlujących. Jesteśmy przekonani, że to będzie takie fajne miejsce dla mieszkańców, nie tylko naszej gminy, a także dla wielu osób przyjezdnych, którzy będą mogli kupić naturalne produkty, z których słynie nasza gmina, czyli wyroby mleczne, mięsne, różnego rodzaju przetwory owocowe i tak dalej. Ja dzisiaj kupiłem akurat miód, on jest z Pelplina, ale jest bardzo dobry i kupiłem kubek tutaj od pani Rolbieckiej, która produkuje nasze gadżety promocyjne i we wtorki i w piątki i nie tylko, bo to miejsce jest do dyspozycji sprzedających, kupujących przez cały tydzień. Jestem przekonany, że to miejsce będzie tętnić życiem. Projekt wspierał również senator RP Ryszard Świlski. To była jesień 2018 roku. Rzeczywiście wówczas spotkaliśmy się z panem burmistrzem, aby rozmawiać o tym, w jaki sposób dofinansować ten projekt i rzeczywiście udało się kwotą 1 000 000 zł dofinansować tę inwestycję. Zawsze mówię o tym, że takie inwestycje, które są najbliżej ludzi, to są inwestycje najbardziej doceniane przez mieszkańców danej miejscowości, danego miasta czy gminy. Ja pamiętam, kiedy tutaj przyjeżdżaliśmy, no to aż żal było patrzeć na sytuację tych, którzy tutaj przyjeżdżali, kupowali i sprzedawali. Dzisiaj można powiedzieć, że to są warunki takie, jakie powinny być w każdej miejscowości, takiej targowej miejscowości. I życzyć można tylko sobie tego, żeby ci, którzy sprzedają i ci, którzy kupują, zawsze znaleźli ten złoty środek w ramach kupna i sprzedaży i byli jedni i drudzy zadowoleni. Zaproszeni na otwarcie goście byli bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, co zobaczyli. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego targowiska. Mam również pewnie targowisko, które funkcjonuje od wielu, wielu lat i muszę przyznać, że to targowisko naprawdę odpowiada wymogom obecnych czasów. Kompleksowo wyposażone, właściwie pomyślane o wszystkim, także przez najbliższe lata będzie doskonałym miejscem, gdzie można będzie komfortowo handlować. Mam nadzieję, że handlujący we wtorki, w piątki będą w Skarszewach, a w środy i w soboty w Pelplinie. Myślę, że to jest taka komplementarna oferta dla jednych i drugich. Handlujący na targowisku oferują wiele regionalnych wyrobów. Ciasto mamy i swoje wyroby, które haftujemy i malujemy. Na spodniach, na bluzkach wyszywamy obrusy, maseczki wyszywane, haftowane są, także wszystkiego trochę. Rogalikami, chleb ze smalcem, ogórka, kawę i obrazy. Pierwsi klienci doceniają różnorodność w wyborze i wysoką jakość produktów. Wspaniałe, super! Naprawdę bardzo duży wybór i piękne lokalne wyroby. Kupiliśmy właśnie tutaj pyszne miody. Właśnie nam pan powiedział, że one są ze szlaku jakubowego. To jest bardzo rzadko. Pierwszy raz właśnie się z tym spotkałam i one mają właściwości lecznicze, więc już się zaopatrzyliśmy. Bardzo udana inwestycja. Co wtorek i piątek jest na zakupach i się podoba mi. Fajne miejsce widać. Ja nie jestem ze Skarszew, ale bardzo lubię tutaj przyjeżdżać i bardzo lubię Skarszewy, kocham je wręcz. Świetnie, że w Skarszewach otwarto nowe targowisko, dzięki któremu możemy zaopatrzyć się w regionalne produkty. Warto wspierać małych, lokalnych przedsiębiorców, dlatego zachęcamy do odwiedzin w każdy wtorek i piątek. Polecamy również zobaczyć Kociewie Nieznana Kraina w jeden dzień, Północna w podróży oraz Rzym, jaki pamiętamy, Północna w podróży. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.